Hej, siemanko, jestem Jacek16, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, w kolejnym odcinku z gry Hill Climb Racing 2. W dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać kilka fajnych rzeczy. Przede wszystkim to nie to. Tutaj wygląd. Odblokowały mi się takie śmieszne nogi jaskiniowca i kupiłem skuter. Troszkę go ulepszyłem i powiem wam, zobaczcie, tu mam 7, już prawie 8 poziom ulepszeń, a tu mamy czwarty. Pokażę wam ciekawostkę. No może na początek. A i pokażę wam jeszcze inną ciekawostkę, którą odkryłem, patrzcie. Samochody tak śmiesznie trąbią i można nimi tak podrzucać. Zabiłem go. O nie. Każdy ma trąbienie. O nie, tu spadło te. Dach spadł. To jest ten buggy chyba. Okej. Za głupie trąbienie. To jest jakaś koparka. Okej. Ten to najfajniej. I dalej żyje. Dobra. Ścigajmy się. Jeżeli wyścigamy się z poprzednimi grami. I powiem wam tylko tyle, zobaczcie. To jest skuter, którym ja wcześniej jechałem. I całkiem nieźle on jeździ. Czy on jest na razie z tyłu? Tak, ale powiem wam, że ten skuter ma świetną stabilizację podczas wjeżdżania na górki. I wypada lepiej niż Jeep, jak sobie tak ścigałem. Swoją drogą chciałem zrobić unboxing tutaj skrzynek. Jeżeli chcecie zobaczyć unboxing skrzynek na odcinku, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarz. Może tam w przyszłości nagram taki film, bo to będzie chyba co dwa odcinki, może trzy maksymalnie z Hill Climb Racing 2 nagram. Patrzcie, już mnie nie dogonił. Widzicie? No świetną ma stabilizację ten skuterek. I Jakub wyleciał do góry. No to akurat ja jestem, okazałem się lepszy, ale to przez to, że tam mało gazu dodałem chyba. ...300 metrów do miejsca, w którym skuter zakończy swój ten, no, swoją drogę przejechaną. No, odległość to jest ile? Już nie wiem, to go trochę cofnęło i w ogóle zrzuciło mnie ze skutera. Pokażę wam też ciekawostkę. Niestety skuter jest trochę, ma minusa też jednego. To wam zaraz pokażę. Tylko oczywiście skuterem pojedziemy. I pojedziemy też może jakiś wyścig jeden. O, tu skuter skończy. Patrzcie, bo to za chwilę przyjedzie. No, nie zdążyłem wam pokazać. Bo tam zbierałem monety, zauważyłem. Zagapiłem się na worek z monetami i akurat się wywaliłem. Bo to jest właśnie trudna górka zawsze. Oczywiście ta mapa jest podobna do poprzedniej, do mapy z poprzedniej części. I ta górka też tam była, pamiętam. Też była mega trudna do podjechania i nie zawsze się udawało. Za bardzo cofnąłem. No cóż, no nie, jak zwykle reklamy. Jedziemy skuterem teraz. Możemy pojechać się też autobusem sobie, chociaż nie, musiałbym go kupić najpierw. Oczywiście kupiłem skuter i go ulepszyłem. Zobaczcie, jak on dobrze jedzie. Ten na złoto to jestem ja. Boże, dźwięk skutera jak miksera. Może się uda to osiągnąć. Też nie będę zarzucać tym skuterkiem.
tym kolesiem na skuterze strasznie podrzuca. Mówię, lepszą ma stabilizację ten skuterek podczas wjeżdżania na większe górki. Nas dalej zawsze wyrzuca. I wyprzedziłem. O, wcisnąłem hamulec za mocno, bo chciałem coś sprawdzić. A to się nie za bardzo wyszło. O nie! Tego postawi... Will, nie chciałem robić Willi akurat. Coś przez przypadek wyszło. No i dobra. Mamy skrzynki takie, to możemy otworzyć sobie za czas i w sumie otworzymy teraz tę skrzynkę na odcinku 5000 monet pod Nieklauna. Magnes do naszego Jeepa i jakieś, a do tej koparki ten flip boost. Dan. No to spróbujmy wyścig. O, tu mamy jakieś części nowe. Nie chcę tego. Potrzebny magnes. Ja wolę, czy które mogą dać mi jakieś przyspieszenie czy coś. Pojedźmy najpierw jeepem i zobaczcie, jak mocny jest nasz jeep. Chociaż ten gościu, to jedzie za mną, też ma niezłego. Jest! Zadziałał ten cały boost na start. U, ale mi wywaliło do góry. Chyba jeden gościu zginął, tak, ten co miał tego dobrego jeepa. Mam też taki boost fajny, że jak robię wheelie, czyli jeżdżę na tylnych kołach, to mam boost. Achievement unstoppable, czy niepowstrzymany? Jakoś chyba tak, bo to znaczyło. Niezatrzymany, to super, achievka wleciała. O nie! Nie zapomniałem, że trzeba przyhamować przy tej górce. A tyle razy tu jeździłem, widzicie? No i wygrał ten gościu. Bo niestety Jeep ma coś takiego, że jak on się odbije od ziemi, to się zatrzymuje. Ale tak wygrałem, mam pierwsze miejsce. Dobra. Teraz spróbujmy. Teraz skuterem. Tu mamy wygląd. Spodnie klauna, pokaż ty mi je. Mamy tyle spodni jeszcze, ale dużo tego jest. Patrzcie, no, nie chcę zmieniać na razie. Ja myślę, że to mało tego jest. Ulepszymy sobie silnik jeszcze. I grip, czyli opony chyba? Skuter level 15, czyli możemy dodać część. Drugą, tak? Tak. To się przyda, bo to jest dobre na mapę zimową. Są takie specjalne takie coś, co się zakłada na opony, taki łańcuch specjalny. Jak na przykład w góry jedziecie, na przykład ktoś jedzie, nie wiem, na ferie, na przykład w Tatry, nasze polskie góry, to na przykład takie coś sobie zakładają. To jest wtedy bezpieczeństwo większe. A to było dobre, 19 sekund. Najlepszy czas. O kurde, to nieźle. No i dzięki tym łańcuchom właśnie nie zakupuje się samochód w śniegu. Czy zwiększa to
Bezpieczeństwo, chociaż nie wiem, czy się samochód nie zakopuje. 17 sekund, to tym skuterem naprawdę mogę pobić wszystkie rekordy tutaj. Chociaż no teraz to nie za bardzo, bo autobus mi wyprzedził. A, bo mam to przyspieszenie. No, teraz zgminiłem, o co chodzi z tym. 9 pucharków wygrałem. Zobaczmy, ile czasu. 10 minut. I patrzcie, otworzymy jeszcze tę skrzyneczkę. 3500. O, skrzydła do tego. To nie potrzebuję. To jest Willy Booster. Tego nie potrzebuję. 5 diamentów. Więc teraz spróbujemy na zimowej mapie tym skuterkiem pojechać, bo mamy ten specjalny łańcuch nałożony. To powinno być lepiej. No i jest lepiej. No nie! O nie! Tego się właśnie obawiałem. Jedźżesz, ty głupi skuterze! No i przegrałem teraz. Niestety skuterem jest tak, że jak on się... ma lepszą tę stabilizację, ale niestety czasami go potrafi zarzucić tak, że się nie przewróci. No i przegrałem przez to. Pucharka żadnego nie zabrałem. Czy to znaki? Nie, no chyba pucharki to są. Patrzymy się na to. O, dwóch zginęło. No on wypadł ze skutera, widzieliście to? No to już mi się skuter nie podoba. Było dobrze, nagle on wypadł ze skutera. No nie, ten skuter to jest najgorszy jednak. A tak zachwalałem go, że taki fajny. A to nagle taki shit. Nie spodziewałem się, że to jest naprawdę taki badziewny pojazd. Jeszcze by się dynką stuknął, bo to już w ogóle byłoby żałosne. A jednak się stuknął. Spadło mi trochę tego całego. Nie. Dziękuję bardzo panu za występ. Nie polecam skutera w tej grze, zdecydowanie. No, odbiłem. Przecież udawało się tam wjeżdżać, halo. Dobra, nie to nie no. No i dobra, jednego się pozbyliśmy. Czyli nowego kierowcy. O nie! To dosłownie przed metą. Dosłownie przed metą mnie wywaliło do tyłu. Czasami ta gra jest nerwiająca. I czasami jest bardzo nie fair, bo jak są wyścigi, jeden na jeden, to czasami przeciwnik dostaje większego przyspieszenia na starcie. Tak nie powinno być, bo my dostajemy jego samochód, czyli z jego ulepszeniami. A on zawsze wygrywa. Znaczy zawsze wygrywa, bo ma przyspieszenie. Przez to ma większe szanse na zwycięstwo. W sumie powiem tak, bo mam ciekawostkę. Jakby skuter by... jakby ze skutera ten, no... człowiek nie wypadał, to by było spoko. Nie miałbym tutaj nic do skutera w tej grze, ale jak już widzieliście, że on przechylił się do przodu i sam wypadł, to już nie za bardzo nadaje się on do gry. No jedynie na takie mapy, tam na mapę śniegową, no to zimową to raczej nie. To raczej nie bardzo. Dobra, teraz cały czas dodaję gazu, bo to już jest meta, no. Gąsi bym nie pokonał prawie. I wypadłem jeszcze.
Też odcinek będzie dłuższy, ale myślę, że wam się spodoba. Pokażę wam jeden ten wyścig 1 na 1, że przeciwnik serio ma większe przyspieszenie. Jeden gościu zginął, właśnie tam, nie wiem co tam się stało. Tak jak ja teraz właśnie, on się sam przechylił, ten samochód. Na tych, o jest, nie dodałem gazu na początku, bo ten, te kłody czasami, no właśnie można na nich przechylić się. Dawaj, dawaj! Na farcie, naprawdę. O 300 sekundy pokonałem go. Pokażę wam teraz ten 1 na 1, czyli na przykład... Co, 216 metrów tylko? Czekajcie, ktoś tam pojechał serio 216. Dobra, nieważne. Ktoś serio pojechał 216 metrów. A my pojedziemy sobie daleko, żeby go pobić naprawdę mocno. O, to akurat było dziwne. Dlaczego takie coś akurat tu dali? Ten gościu w ogóle nie narobił wyniku. No, co to było 216 metrów? Przecież to... Ledwo wyjechał i już przegrał. Nie wiem, czy to są prawdziwi gracze, czy to są boty, ale jeżeli to są boty, to no jakieś nie za mądre te boty. Czasami tak bywa w grach. Jak na przykład w Sliterio kiedyś grałem na botach, nawet nagrałem kiedyś odcinek, to boty... Było kilka przypadków, kiedy serio dobrze te boty grały, ale parę przypadków. Tak to w większości przypadków było coś takiego, że one zabijały się wiecie, sami o siebie. To było non-stop. Widzę tam dwóch botów. Jeden rozwalił się od drugiego, ten chciał zjeść jego masę, znowu się rozwalił się od kolejnego. Tak jak, znaczy to tak, graczom też się tak zdarza, ale boty to tam non-stop. Tam sieka straszna jest, bo boty się zabijają non-stop. Boże, a fajna ta fura. Taką fajne fajnie ją do góry wyrzuca. To jest chyba... Boże, jak to się nazywa? Buggy. Ups. Pyk. Dobra, myślę, że wystarczy tyle. Aha, przeżyłem jeszcze to. Ale go wgniotło. Dobra, spróbujmy pobić to. O, to jest idealny przypadek. To akurat ten Rusek nie, więc ja się zabiję. Reklama, oczywiście reklamy, non-stop. Zobaczmy, ile nam się nagrało już. 19 minut już. Rozpróbujmy jeszcze to. O, tutaj będzie idealnie to widać. Patrzcie. O nie! No i jak to się stało? Przecież wjechaliśmy razem w to.
Dobra, wginę, bo już nie masz sensu w sumie jechać tam. Dużo osób przegrało, naprawdę dużo. A zastanawia mnie, jak ludzie mogli przegrać w tym, w którym gość pojechał 216 metrów, aż 4000 osób. No to naprawdę musieli być słabi. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie następny odcinek, nie wiem, na przykład unboxingi tych paczek, może tych skrzynek, to napiszcie w komentarzu. Oczywiście będę musiał dosyć długo zbierać te diamenciki, żeby tutaj je kupić. No. Także to na pewno będzie w przyszłym odcinku. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę, komentowania, udostępnienia. Na razie, cześć. Hej, hej. Możecie też napisać, czy chcecie jeszcze przyjść następne odcinki z tej gry. No, to na tyle. Na razie, cześć. Hej, hej.